Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Udi, witam was w kolejnym materiale, oczywiście z Pokémon X. I słuchajcie, została tak naprawdę nam już tylko jedna przygoda, którą chcę wykonać w X-ach, a jest to oczywiście związane z Lookerem, czyli oczywiście z osławionym w całym pokémonowym świecie detektywem. Tak jest, ale dobra. Po kolei. W ogóle widzę, że moje pokemony są słabe, trzeba zaraz je gdzieś podleczyć. Ale w tym momencie użyjmy ruchu Fly i udajmy się do miasta, którym jest... Tak jest, Anistar City. A wy na dobry początek materiału nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapy w górę. Będzie miło mi, jeżeli byście już zalajkowali, bo mówię, to co będzie się działo z Lookerem, to już końcówka tej serii z Pokémon X. A więc dobra, jesteśmy w Anistar City, ale zanim cokolwiek, to my po prostu uleczmy sobie te pokemony. Bo wiecie, trochę słabo jest mi chodzić sobie tutaj z takimi nieuleczonymi pokemonami. A kto wie, być może jakieś tutaj jakieś walki nas dzisiaj czekają. A więc dobra, po tym jak już zawalczyliśmy sobie z naszą rywalką, przeszliśmy to, co wszystko widzieliście w poprzednich materiałach, to właśnie trzeba się udać do Anistar City. Ponieważ tutaj jest takie specjalne miejsce, w którym ponoć ktoś ma na nas czekać, więc zaraz zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Dokładnie, patrzcie, to jest profesor. No witam, no o co chodzi, co tam chodzi, profesorku? O co chodzi, pomów lepiej. No przepraszasz, ale co się dzieje? Aha, czyli on poznał moc, skąd się bierze moc tego Mega Ringa, okej. Ale zanim do tego przejdziemy, porozmawiajmy tak o Mega Stone'ach. No spoko. Że jest związane to z Zernasem. I to zostało użyte. Ja znam to wszystko, tą historię. Wiem, jak to działało. Naprawdę. Serio. Naprawdę, nie musisz mi tego dokładnie tłumaczyć. Serio wiem. Aha, że one działają na podobnej, wiecie, no spoko. No ja to rozumiem wszystko. Aha, że od 8 po południu to zaczyna, no spoko. Tak, że od 3000 lat jest ten obiekt, no spoko. I co? Wow. No nieźle. Niezły rozbłysk, to był taki rozbłysk? Serio? Okej, tak, tam legendarnego Pokemona spotkaliśmy w tajnej bazie Team Flare i nie tylko spotkaliśmy, ponieważ nawet złapałem go przecież. Aha, że Mega Ring zaabsorbował tą moc, okej. Że można zwiększyć siłę tego mega kamienia, znaczy Mega Ringa i używać innych mega kamieni. W ogóle właśnie. Poznać więcej mega kamieni, to jest to. Okej, on uważa, że kamienie są gdzieś ukryte w Kalos i znajdzie. No tak widzicie, porozmawialiśmy sobie tutaj troszeczkę z Kukujem. Powiedział nam co nieco. A teraz, jeżeli dobrze zrozumiałem, jeżeli dobrze wiem z tego, co wy mnie informowaliście, ale nie tylko, to chyba powinienem udać się do Lumios City. No i tutaj już chyba w tym momencie powinien rozpocząć nam się właśnie... rozpocząć powinna się przygoda z Lookerem. O, patrzcie! Jest nadchodząca wiadomość w Holocasterze. I no i kto to taki? Nie wiadomo kto. Znak zapytania nie przedstawił się, nie widać jego twarzy. Judy, wybacz mi, ale zajmę tylko chwilę. Albo troszkę więcej. Muszę z czymś, o czymś z tobą poważnie porozmawiać. Proszę, udaj się do Looker Bureau. The building is Close Road Plaza. Okej, nie może nic więcej powiedzieć w tym momencie. A, ja już wiem, że to jest Looker. Ale on się oczywiście tutaj nie mógł przedstawić jak człowiek. I co się dzieje? O, jest chapter pierwszy. The man is a real Looker. Aha, fajnie, że wiemy już, że zaczął się chapter pierwszy, że to jest Looker jeszcze zanim się przedstawił. Lol, gra sama nam o tym mówi. No tego nie było. Tego jeszcze nie było. Dobra, ale gdzie jest ta plaza? Ja się w tym mieście gubię, ale wy zresztą o tym już dobrze wiecie. Że ja w tym mieście się po prostu gubię. Ja nie wiem co, gdzie jest w tym mieście. Taka prawda. Wychodzimy stąd. Nie chcę tu być. Ja po prostu jestem... Nie... O Boże.
O Boże, przepraszam, ja muszę znaleźć taksi. Muszę znaleźć taksi, tylko czekajcie, żeby mnie znowu nie przyniosło. Gdzie jest taksi? O, już widzę jakieś taksi. Przejdziemy sobie jednym z nich, bo to nie jest tutaj. Nie, nie, to są jacyś zwykli ludzie. Nie, nie, raczej jestem w dobrym dość miejscu. Dobra, chodźmy do tej taksówki i zobaczymy, co my tutaj mamy dostępne. Tak, chcę się przejechać. I czekajcie, jest tutaj coś takiego jak ten Looker, czy albo po prostu another place. Czekajcie, chodzi mi o to, czy mamy tutaj gdzieś te plaże. Ja naprawdę, ja tutaj nie ogarniam ani troszeczkę rozmieszczenia tego miasta. Ono jest po prostu dla mnie za duże i jakoś nigdy nie mam ochoty bardziej zgłębić się w nie. No ale nie wiem, wy może ogarniacie. Ja niestety tego nie ogarniam, no zdarza się. O, jest. Dobra. To już wiemy, gdzie mamy jechać, tak? Chcę tam jechać, chcę się tam wybrać. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Oczywiście będzie kosztowało mnie to 2000. No jakie to jest zdzierstwo. No ale przynajmniej pod same drzwi. Więc wchodzimy. I proszę, kogo my tu mamy? Dobrze, że przyszedłeś. Tak jest, ludzie, to jest Looker. Potrzebuję 30 sekund twojego czasu. Albo 3 minuty tylko. 30 minut, może. Ej, no stary, nie przesadzaj, 30 minut to ja ci nie dam, bez jaj. Po pierwsze... aha, że śledztwo, no spoko. No tak, wiadomo, że jestem nowym czempionem, to nie jest wielkie odkrycie, stary. Dodatkowo jesteś jednym z tych, który... Jak to? Co? The One. Aha, że już myślałem, że on powiedział, że coś, że jednym z tych, nie no, ja jestem tym, który to zrobił. Tym, który właśnie uratował świat od przestępczej grupy znanej jako Team Flare. Już myślałem, że wywalił moje zasługi. Dobrze, bardzo dobrze. No i co? Wow, ale się na mnie spojrzał. My codename is no. Dobra, czyli powiedział swoje prawdziwe imię, a nie jakieś kurde szyfrem zapisywane, czyli że to jest Looker właśnie. Okej. Okay. No i co? True action, no dobra, słucham cię. No, wiele osób tutaj przyjeżdża, no zauważyłem. Różnorodność w tym mieście jest ogromna, to trzeba przyznać. Troubles me. Niepokoje go niepokoją, coś w tym stylu, tak to można tłumaczyć. Okej. Tak, masz naprawdę ciężką pracę. No nie wydaje mi się, zwykle to ktoś za ciebie odwala tę robotę. No zdarza się. Aha, czy on chce, żebyśmy po prostu zostali jego asystentem? No więc widzicie, takie miłe. Nie, czymś więcej. Chciałbym, żebyś został moim partnerem. Oczywiście nie w takim, wiecie, w którym znaczeniu. Takim partnerem w pracy. Oczywiście, tylko o takie coś chodzi. Jeżeli czempion taki jak ty i taki właśnie żelazny, wręcz detektyw jak ja, połączą siły, że będzie można wtedy zaprowadzić pokój w Lumios City. Okej, okay, no spoko. Też tak myślę, jak najbardziej. No i teraz się pytasz, co mówi moje serce, czy zgodzę się towarzyszyć mu w niszczeniu, wiecie, zbrodni w tym mieście. Zgadzam się, a czemu by nie? Jasne, jasne, innej odpowiedzi nie może być. Tak, mimo tego, że jesteś czempionem, to jednak jesteś wciąż początkujący, jeżeli chodzi o pracę detektywa. Aha, no spoko. Aha, metody Lookera, no najlepiej. Aha, że jest potrzebny, żeby zostać detektywem, 5 prostych kroków. No spoko. No i jaki jest pierwszy z nich? O co chodzi? No, powiedz mi, o co chodzi dokładnie. Aha, czyli że musimy znaleźć, to jest tak jakby test dla nas, znaleźć 5 biletów Lookera, które świecą się gdzieś w Lumios City i przynieść mu je. No spoko. Czemu nie? No naprawdę, bardzo łatwe. W takim wielkim mieście coś znaleźć, jak najbardziej. Najlepiej, no po prostu najlepiej. Aha. Jakieś podpowiedzi by się przydały. O, coś nam daje. Ty, dałeś mi coś? Aha, że nie mam żadnego ticketu. Dobra, poczekajcie, czy ja dostałem od niego jakiś prezent? Cokolwiek. Zaraz zobaczymy. Nie, ja nie dostałem od niego nic. Honor of Chaos. Okej. To mi się podoba. Nie wiem, czy nawet coś do niego dostajemy, ale gdzie te rzeczy mam szukać, to ja akurat wiem.
A czy inna sprawa, że to wcale nie musi być łatwe. Że ja może wcale mi się nie uda. Co się dzieje? Ktoś dzwoni. Czy to znowu Luker? Tak, to znowu on. No daj jakieś podpowiedzi, stary. No. O, i czy on nam mówi to wszystko? Lol, ja myślałem, że to jest jakieś, wiecie, że on jakimś szyfrem będzie mówił. Czy jeden jest właśnie w centrum Pokémon obok Magenta Plaza. Jeden jest w Centrico Plaza. To jest ten, no to chodzi o wieżę, chyba po prostu, czyli Prism Tower. Kolejny Vernal Avenue. To jest w sklepie, który sprzedaje lekarstwa. Kolejny jest na północnym bulwarze, na pierwszym piętrze. Tam, gdzie ludzie odpoczywają. A ostatni jest na też północnym bulwarze, też pierwsze piętro. W miejscu, gdzie jest sztuka. To wszystko. Okej, okay, dobra. No to no w sumie wyjaśniłeś mi wszystko, co trzeba. Ja myślałem, że on nie da żadnych odpowiedzi. Ale jak widać, dał. Dobra. No kurde, nie chciałem wchodzić tutaj z powrotem. Nie będę wchodził już do ciebie. Nie chcę z tobą gadać. Fajnie, że to znaleźliśmy. Mówię, miasto... Jakby nie patrzeć olbrzymie. North Boulevard. Ej, jesteśmy w północnym bulwarze. Okej, okay, czyli jesteśmy w dość dobrym miejscu, ponieważ tutaj na północnym bulwarze mieliśmy miejsce, gdzie ludzie odpoczywają i miejsce związane ze sztuką. Okej, okay, zobaczymy, jak trudne będzie znalezienie tego. Kurde, takie tutaj są jakieś budynki, ale te budynki jakieś takie, wiecie, tutaj dużo rzeczy takich, co my tu mamy? No. Nie chcę, ale myślałem, że może tutaj jest coś ciekawego. Ale nie. Znaczy, widzimy coś ze sztuką związanego. Pytanie dnia. Tutaj jest już wyjście, to jasne. Tu nic nie ma. Tu jest jakiś taki budynek bardziej ciekawy. Nie wiem, z czym do końca związany. Przeczytajmy. Lumios Museum. No to może być coś związane ze sztuką. Więc idziemy. Idziemy, idziemy. Tylko pytanie... wiecie, mi się troszeczkę... Aha, no dobra, tak. Chcę wejść. 200 za wejście. No spoko. Jestem w stanie zapłacić. Już Luker powinien mi dać jakiś hajs, żebym brał udział w czymś takim. Skąd wiedział, że ja mam kasę? Chodzi mi o to, że zna... Aha, to miało być na 1F. Było coś takiego. Czyli, że nie tutaj, tylko tutaj. Być może. Tylko, że ja muszę zobaczyć... Wiecie, chodzi o to, że może być problem z tym, że coś się świeci. Niektórzy mogą się teraz śmiać, ale kiedy ja nagrywam, to ja zawsze nagrywam takim pod trochę... trochę pod skosem. I to nie zawsze jest proste znalezienie czegoś takiego. Czekajcie, tam był jeden F, no to tak jakbym tutaj miał szukać. A ile tutaj? Czekajcie, tu jest jeszcze jedno piętro. No tam było ewidentnie, że na 1F. Chyba, że 1F jest tłumaczony jako parter? W sumie tak. Ej, 1F to jest tutaj jako parter, a nie pierwsze. To poczekajcie, zejdziemy sobie jeszcze niżej. To rzeczywiście będziemy szukać dołu. Mi się wydaje, że 1F to chodzi tutaj o parter. Pierwszy poziom. O, i mamy. Lol, w ogóle w ten sam sposób świeciły się w Moonach cząstki Zygardy. Wow. Czyli to się zaczęło od etykietów Lukera. Świetnie. Jeszcze 4 na 5. Coś jest zapisane. Co tam jest? Gratulacje, znalazłeś bilet. Super, wow. Jestem krok bliżej. No najlepiej, po prostu najlepiej. Fajnie, wydałem 200 hajsu, ale przynajmniej... Aha, że to jest co? Tędy wchodzimy, a tędy wychodzimy. You need to return the audio guide when you leave. Tak, chcę. Nie chcę już mi się tutaj siedzieć, już znalazłem co trzeba. Tyle sztuki mi wystarczy. Dobra ludzie, czy jesteśmy dalej w północnym bulwarze? I tutaj muszę znaleźć miejsce, w którym ludzie wypoczywają. I czy to nie jest właśnie to miejsce? O nie, wszedłem od razu. Ale co to jest? Trochę wygląda mi na miejsce, w którym ludzie wypoczywają. Jest dużo takich sof. A więc zdecydowanie na takie coś wygląda. Tylko pytanie... O, jest! No to świetnie. Dobra, znaleźliśmy kolejny, drugi już bilet od Lukera. Najlepiej w świecie. 3 na 5. Najlepiej. Tak, dobra. Dive deep into the city, czyli że mam się zagłębić w to miasto. Okej, okay, spróbujemy. Spróbujemy się zagłębić. Dobra ludzie, czyli mamy tak już dwa w północnym. Teraz... No teraz myślę, że możemy kierować się w sumie do wieży. Zostały nam jeszcze 3. Na wieży jest na pewno jeszcze jeden. Hibernal Avenue.
Na pewno Vernal Avenue jest coś do znalezienia, ale wydaje mi się, że do samej wieży również powinniśmy się dostać, ponieważ tutaj też coś powinno być. Kurde, ja myślałem, że te zadania dla Lukera to będą jakieś krótkie, ale w sumie jeden chapter, jeden odcinek mogę robić. Wiem, że to niektórzy powiedzą, że to nie jest dużo, ale to jednak zawsze coś. O! Mamy Luker Ticket. To jest już trzeci. Dobra, widzę, że teraz zaczyna iść coraz lepiej. No i co jest napisane? Gratulacje, znalazłeś bilet. Super, tak. Moja dedukcja rośnie z każdą chwilą. Najlepiej w świecie po prostu, najlepiej. No dobra, no to byliśmy tutaj. To teraz tak, czekajcie, to było... Muszę udać się do Vernal Avenue. Teraz będziemy może wychodzić sobie w różnych miejscach i sprawdzać, czy gdzieś jest Vernal Avenue. Ale tu się w ogóle nie wyświetla, co to jest. Kurde, ciężko może być znaleźć to. Vernal Avenue i jeszcze na pewno centrum Pokémon jedno. Okej, ale mówię, na razie... Co jest? Zablokowałem się na chwilę, wierzycie? Co my tutaj mamy? Kurde, no nie wyświetla się, co to jest. O, to jest Vernal Avenue. Okej, czyli muszę tutaj znaleźć sklep, gdzie są sprzedawane lekarstwa. Okej, nic nie widzę. Tu już wychodzi się, ale to może być dalej pod Vernal Avenue. Nie, to jest już pod South Boulevard. Czy ja to gdzieś tutaj muszę znaleźć? Tu jest gdzieś ten sklep. To jest sklep, ale z ubraniami. A to na przykład co to za sklep jest? Kurde, jak tu się ciężko chodzi w tej grze czasami na tych rolkach. Mógłbym je wyłączyć, ale... Stone Emporium. Nie, to nie wygląda mi na sklep. O nie. O nie, a zaraz, to może być sklep z lekami. Tak, już nawet widzę, że coś się świeci. Świetnie. Bo to jest tutaj, wiecie... Jakieś ziółka sprzedają. No to został nam już tylko jeden bilet. No nieźle. No i co jest napisane? Gratulacje, znalazłeś dokładnie. Czy mogę podzielić się z tobą, jak moją tezantką? Ten bilet musi być twoim czwartym, czyż nie? Wow, no niemożliwe. Ciekawe, jakbym go wziął jako pierwszy, pewnie było, że jako pierwszy, a nie, że on jest taki mądry. Jak to możliwe w ogóle? Ale odpowiedź jest prosta. Tak, że jest takim świetnym detektywem. Boże. Ten koleś jest niesamowity. Dobra. I teraz musimy już po prostu udać się do centrum Pokémon, które jest blisko Magenta Plaza. Może skorzystajmy ze skrótu. Skoro skrót... Kurde, dostań się do tej taksówki, skoro skrót jest tuż pod nami. Dobra. I teraz tak, gdzie ja się udać chcę? Jak to znaleźć? Cafes, a może właśnie nie. A services? Czekajcie, jeszcze raz będę to wszystko sprawdzał. South Pokémon Center. Nie wiem, czy to jest południowe. North Pokémon Center. Magenta Pokémon Center. Okej, to jest to. Czyli po prostu pojedziemy pod samo centrum Pokémon, więc świetnie. Najlepiej. Dobra, jak widzicie, Luker musiał nas testować, a ja tutaj taki cwaniaczek. Już zaraz znajdę kolejne. Na pewno chodzi o to, ale nic się tutaj nie świeci. Tu się coś świeci. Tak, mamy, ludzie, udało się. 5 biletów od Lukera zdobytych. No to teraz się trzeba udać do niego. Znalazłeś, no dokładnie, 0 na 5. Coś jest rozpisane. O, i teraz wiadomo, że zebrałem 5. No, świetnie, fajnie, że wiesz. Tak, żebym dalej kontynuował trening w momencie, gdy znowu się spotkamy. Okej, dobra. My mamy się spotkać. Najlepiej to ja bym chciał... jeszcze raz znaleźć, wiecie co, taksi i udać się do niego, bo wydaje mi się, że mam się po prostu udać do niego i wtedy powinno się zacząć dziać coś więcej. No zobaczymy. Tak więc zaraz, jest taksi, mówię, stracę cały hajs na taksi, ale w sumie mam tyle hajsu, że co mnie to interesuje, co nie? Ja już wiem, że jak chcę się udać, to muszę dać... które w sumie? To ja dawałem cafes? A nie, nie cafes. Nie cafes. Another place. A ja nie dałem tego? Facilities? Tak, tutaj, Luker. Dobra, chodźmy do niego, zobaczymy, co takiego nam powiem. Bo wydaje mi się, że teraz powinniśmy, kiedy już to zrobiliśmy, udać się tam prosto do niego, do tego jego niby biura. 1500. Ach, pieniądze uciekają. No i co tam, Luker? No, 5 tiketów, no świetnie. I udało mu się ukończyć, znaczy mi udało się ukończyć kurs. To fajnie, żeby zostać detektywem w 5 kroków, najlepiej. No i co się teraz dzieje?
Tak, będę twoim, kurde, partnerem, który będzie zwalczał z tobą zbrodnię. Spokojnie, stary, spokojnie. Dobra. Aha, czy on wyświetla nam wiadomość, kiedy będzie jakaś robota do wykonania? No dobra, no ale to trochę takie... O, coś się dzieje? Co jest? Tak, że nawet ty możesz zostać detektywem za pomocą tych 5 kroków. O Boże. Tak, jestem naprawdę świetnym trenerem. Masakra, jakie teksty koleś wali. Tak, że razem rozwiążemy tę sprawę. No, na pewno. Sprawiedliwość zawsze wygrywa. Zawsze się z tym zgadzam, stary. Więc fajnie. Fajnie, on rozmyślał sobie. A ja teraz muszę chyba po prostu, wydaje mi się, że tak jak on powiedział, czekać na kolejne działanie Holocaustera. Nie wiem do końca, co trzeba... Aha, co trzeba zrobić? Już dzwoni. Najlepiej. No i co się dzieje? Judy. To ja, Luker. Chcę z tobą porozmawiać. Czy możesz udać się? No... Kurde, dopiero co wyszedłem. No niemożliwy typ. Poczekajcie, no niemożliwy typ. Dobra. Nie muszę używać taksówki. Przecież to było tutaj. Które to było? To? Chyba to. Dobra, Luker, co ty tam masz mi do powiedzenia? Porozmawiajmy, jak facet z facetem. Tak, dostałem twoją wiadomość. Tak, trzy minuty. Spoko. I co jest? Wykonałem test. Notatki są na biurku. 30 sekund, żeby to przeczytać. No spoko. I co jest? Case open. Lumios City Mothers Group. O co chodzi? Dzieciaki z Lumios City. Widać, że spędzają dużo czasu w jakiejś ciemnej alejce. Podejrzane. Co one robią w takim właśnie ciemnym miejscu? A czy jakaś zatroskana matka chce to wiedzieć? Rozumiem. Tak, czyli po prostu przez to, że jej syn zaniedbał pewnie naukę, to ona chce, żebym sprawdził, co tam się dzieje. Spoko, spoko. Ciekawie się dzieje. Jaka jest nagroda? Enough dove to last for a week. Okej. Okay. Chapter 2. In the black alleys, czyli w ciemnych uliczkach. Okej, okay, co mi powiesz? Tak, przeczytałem. Pierwsze, co chcę zrobić, to udać się odwiedzić te ciemne alejki. Spoko. Dowiedzieć się, co tam te dzieciaki robią i takie tam. Co tam się dzieje w ogóle? Jasne, jasne, nie ma sprawy. Liczy na mnie oczywiście. Aha, czy jest kilka takich alejek? Ja muszę sprawdzić je wszystkie. Aż w końcu ich znajdę. Coś mówiło o południowym bulwarze. Prawdopodobnie tam się właśnie powinienem udać. Spoko. Co jest? Co tam mi znowu dajesz? Tak, dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Fajnie, że udało się wykonać pierwszą misję dla Lukera. Z tego co wiem, jest ich 5. Może jedna misja na jeden odcinek, zależy jak długie one będą, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie oczywiście już teraz zostawić łapę w górę i skomentować i zasubskrybować, mimo tego, że nie było żadnej walki. No a my widzimy się już wkrótce w kolejnym śledztwie dla Lukera. Tak więc to tyle na dzisiaj, cześć i czołem i na razie wam, hej!